Cześć wszystkim. Miejsce, w którym za każdym rogiem ulicy, za każdymi drzwiami kamienic i niemal w każdym zakątku znajdziesz ślady przeszłości oraz aurę tajemnicy. Niektórzy przyjeżdżają tutaj z ciekawości, inni w poszukiwaniu śladów polskości. Jednak bez względu na powód, warto. Dzisiejszy Lwów słynie z dobrych restauracji, gdzie za relatywnie niewielkie pieniądze można spróbować wyśmienitych dań. W filmie odkryjemy najważniejsze oraz te mniej oczywiste miejsca, które powinieneś zobaczyć. Zaczynamy od pulsującego życiem rynku, serca tego miasta. Skrywa on wiele kultowych restauracji, ale zanim się do nich wybierzemy, warto rozejrzeć się po dziesiątkach zabytkowych kamienic. Jest ich aż 44, a w ich drzwiach często siedzą mali koci strażnicy. Wszystkie kamienice na rynku są urocze, ale warto zwrócić szczególną uwagę na niektóre z nich. Na przykład czarną kamienicę numer 4, zbudowaną z czarnego piaskowca, gdzie mieści się muzeum historyczne. Ciekawa jest także kamienica numer 6, która niegdyś należała do króla, Jana III Sobieskiego. A także kamienica numer 9, czyli dawny pałac arcybiskupi, gdzie gościł król Władysław II Jagiełło, oraz sąsiednia kamienica numer 10, znana jako Pałac Lubomirskich. Wewnątrz kamienicy królewskiej znajduje się niezwykle urokliwe włoskie podwórko z arkadowym dziedzińcem, które przenosi do zupełnie innej rzeczywistości. Z każdego rogu rynku wychodzą uliczki, które prowadzą do bogatej w atrakcje starówki. Pomimo, że na Ukrainie dominuje prawosławie, wiele atrakcji miasta to kościoły katolickie. Miasto ma bogatą, wielokulturową historię i przez wieki było miejscem zamieszkania różnorodnej społeczności. Przez drzwi kamienic przenosimy się w czasie do minionych lat. Dziedzińce w stylu austro-węgierskim, przestarzałe okiennice i przedmioty nadgryzione zębem czasu. Przez półotwarte drzwi domów dobiega zapach pysznej solianki lub borszczu. Czasem słychać delikatne dźwięki fortepianu, ponieważ Lwów jest miastem muzyki. Podczas spaceru klimatycznymi uliczkami warto zwrócić uwagę na katedrę ormiańską. Z zewnątrz może wydawać się niepozorna, ale jej długą historię można dostrzec w licznych przebudowach. Jest to jeden z najstarszych kościołów we Lwowie. Prawdziwy mistyczny spektakl i feria barw rozpoczynają się, gdy wkroczysz do środka. Nabożeństwa obrządku ormiańskiego robią niezapomniane wrażenia. Nieopodal znajduje się słynna Opera Lwowska, czyli magiczne doświadczenie dla duszy. Gdy tylko spojrzysz na ten majestatyczny budynek, od razu wiesz, że to miejsce jest wyjątkowe. A jej wnętrza są jeszcze bardziej imponujące. Czaruje balustradami, długimi schodami, rzeźbami i przepięknie zdobionymi salami. W powietrzu unosi się aura elegancji i szlachetności. Bilety na koncerty, opery i operetki wcale nie są drogie. Opera jest otwarta również dla zwiedzających. To znaczy, że nawet jeśli nie masz okazji obejrzeć Jeziora Łabędziego, Kopciuszka czy posłuchać orkiestry Mozarta, nadal masz możliwość zobaczyć te niesamowite wnętrza. Lwów i kawa stanowią nierozerwalną jedność. Lwów uwielbia kawę i stał się jej stolicą. Pierwsze kawiarnie pochodzą z końca XVII wieku. W samym centrum, w piwnicy największej z nich, właściciele stworzyli wyjątkową atrakcję – kopalnię kawy, w której można poznać sposób ekstrakcji. Spośród różnych rodzajów ziaren i sprzętu do przygotowywania, główną atrakcją jest kawa podawana w blaszanych garnuszkach i przypalanym na wierzchu cukrem. To prawdziwy raj dla miłośników kawy. Przemierzając ulice Lwowa, można poczuć nostalgię wobec starych tramwajów i samochodów. Choć nie ma tu specjalnych linii turystycznych, podróż tramwajem po zabytkowym Śródmieściu to doskonały sposób na zapoznanie się z miastem. Wystarczy usiąść w powoli snującym się wagonie i spojrzeć przez okno, by dostrzec najważniejsze zabytki Lwowa. Zaczynając od dworca kolejowego, będziesz mijać piękne kościoły, cerkwie, Operę Lwowską, miejski arsenał oraz niezliczoną ilość urokliwych kamienic, a podróż zakończysz na rynku Starego Miasta. Warte rozważenia są linie numer 1 i 9. Koniecznie zwróć uwagę na oldschoolowe samochody. Niektóre z nich są już w podeszłym wieku, ale to właśnie dodaje im niepowtarzalnego charakteru. W mieście można zobaczyć wiele takich pojazdów, które stanowią naturalną część krajobrazu ukraińskich dróg. Niektórzy nawet porównują to do szlaku starych samochodów w kubańskiej Hawanie.
Kolejnym miejscem poza centrum, które wielu turystów przyjeżdżających do Lwowa kieruje swoje kroki w pierwszej kolejności, jest zrewitalizowany cmentarz Orląt Lwowskich. Konieczność odwiedzenia go nie podlega dyskusji. Jest on tylko częścią dużego cmentarza Łyczakowskiego, który jest najstarszą lwowską nekropolią. Leży na nim wielu zasłużonych Polaków, m.in. Maria Konopnicka, Stefan Banach czy Seweryn Goszczyński. Warto pochodzić wzdłuż alejek cmentarza, gdzie znajduje się wiele starych pomników, a część z nich, pokryta drobną warstwą mchu, zdaje się być zapomniana. Spoglądając na daty wyryte na kamiennych płytach, nachodzi refleksja, czy spoczywająca osoba ma w ogóle jeszcze kogoś bliskiego. Pięknym zwyczajem jest zapalenie świeczki na jednym z zapomnianych grobów. We Lwowie istnieją wciąż pfletargi, które stanowią prawdziwą ucztę dla miłośników antyków i unikatowych przedmiotów. Wędrując przez labirynt uliczek, można natrafić na prawdziwe perełki. To idealne miejsce, aby znaleźć wyjątkowe rękodzieła, biżuterię, a także militaria z czasów sowieckich. Stare, podniszczone książki również mają swoje miejsce na tych targach, a ich zniszczenie dodaje im uroku. Spacerując między straganami, można chwilę zatrzymać się i podziwiać nietypowe i oryginalne przedmioty. Pfletargi mają dwie lokalizacje. Jedne znajdują się blisko rynku i opery, a drugi mieści się przy klasztorze dominikanów i dominują tam głównie książki. W mieście kontrast między odrestaurowanym centrum a dzielnicami mieszkalnymi jest wyraźny. Oddalając się od historycznych zabytków, ulice prowadzą nas do szarych bloków, które nie są tak stare, jak się wydaje. Szerokie prospekty ciągną się przez kilometry, a kiczowate pawilony handlowe krzyczą o uwagę. W głębi osiedli odkrywamy prawdziwe oldschoolowe auta. Parkingi wypełniają stare Wołgi, Zaporożce, Moskwicze i mnóstwo Łat. Lwów z uwagi na piękną architekturę i malownicze ulice najlepiej podziwiać z góry. Dlatego w planie zwiedzania miasta warto uwzględnić jego punkty widokowe. Oto kilka z nich. Wieża ratuszowa, przejdź przez urokliwe korytarze, a 300 schodów wyżej zostaniesz nagrodzony widokiem na centrum, Wysoki Zamek i Katedrę Ormiańską. Idealne nawet podczas krótkiego pobytu, gdyż wieża znajduje się w samym centrum. Wieża Kościoła Świętej Elżbiety, pokonaj metalowe schody i zatrzymaj się na kamiennym balkoniku, na najwyższej wieży kościoła. Zobaczysz stąd dworzec kolejowy, katedrę i Wysoki Zamek. Restauracja umieszczona na 9. piętrze hotelu Dnister, która oferuje panoramiczne okna i przepiękne widoki na miasto. Zamów kawę lub herbatę za niewielką opłatą i rozkoszuj się panoramą, centrum Lwowa i Wysokiego Zamku. W większości restauracji bez trudu porozumiesz się po angielsku lub po polsku. Wiele miejsc posiada polskie menu, a niektóre knajpy nawiązują do polskich tradycji. Ukraińcy na zachodzie kraju często rozumieją język polski, zwłaszcza że wielu turystów z Polski odwiedza Lwów. Ponadto, nie brakuje przewodników, którzy mówią po polsku. Podsumowując, Lwów po prostu trzeba zobaczyć. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu, subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dajcie znać w komentarzach, co jeszcze Was interesuje i koniecznie zostawcie lajka. Do zobaczenia!